Witamy z Kłodzkiej Twierdzy, zapraszamy na Open Summer Festival 2011. Open Summer Festival to wspaniała impreza, która zaciekawi na pewno wielu przybywających na Twierdzę Kłodzką i do samego Kłodzka. Klimat XVIII-wiecznej fortecy to idealne miejsce na organizację tego typu wydarzeń. Oprócz koncertów na scenie rozłożonej tutaj na Twierdzy odbywa się wiele pokazów, m.in. z dziedziny rzemiosła fortecznego oraz sportów ekstremalnych w postaci mostów linowych, wspinaczki skałkowej, strzelnicy paintball, ale również pokazy kłodzkiego bractwa rycerskiego, w tym tańców średniowiecznych oraz walk rycerskich. Wieczorem kłodzką sceną na twierdzy zawładną kapele rockowe. Jako pierwszy zagra czeski zespół Imodium, po nim grupa All Sounds Allowed, grająca na własnoręcznie skonstruowanych instrumentach, zrobionych m.in. z odpadów metalowych, a po nim gwiazdy polskiego rocka, Sztywny Pal Azji oraz zespół Depress. Serdecznie Państwa zapraszam w imieniu burmistrza miasta Kłodzka oraz Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji. Panie i panowie, już za chwilę polskie gwiazdy rycerskie zapraszam na pokazy walk, tańców, strzelek rodzajowych, żywcem ze średniowiecza. Pojedynku badamy. Gościmy zacnych gości, Święto Ziemickiego. Stawaj! Czekaj! Ja czekam! Ja tylko tarczę dorwę! Ty do kufla, nie do miecza! Ja zresztą! Machasz jak pepel! Do gnoju! A ty do gnoju! Pozytywna sprawa. Jest szansa poznać trochę, przynajmniej młodsze pokolenie ma szansę trochę podpatrzeć, jak to było kiedyś. Natomiast dla starszych, dla młodzieży, no to jest szansa się trochę rozerwać, sportów zażyć, posłuchać muzyki. A tak, jesteśmy w ogóle zachwyceni, to znaczy zawsze sami wielokrotnie korzystamy z takich rzeczy i to jest piękny sposób na wydanie państwowych pieniędzy w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Nazywam się Piotr Kołodziejek, jestem mieszkańcem Kłodzka. No i tak jak widać tutaj, moim hobby jest kowalstwo. Bawię się w to od roku. Od roku pod okiem mojego mistrza, pana Kazimierza Millera z Ołrzychowic. W tej chwili na przykład kończymy kuć zawiasy do bram tutaj na Twierdzę Kłodzką. Kujemy również różne drobne rzeczy typu świeczniki, podkowy na szczęście na przykład. No i różne takie drobiazgi. Mi, chociaż jestem dużo młodszy od mojego mistrza, czasami ciężko mu dorównać, chociaż on już ma koło 70, ale jest naprawdę krzepkim człowiekiem i naprawdę jest mi ciężko dorównać. Sobą będę mógł coś pokazać, mniej więcej jak wyglądał taki zakład kowala w dawnych czasach, z tego względu, że troszeczkę tutaj sprzętów zgromadziliśmy i muszę powiedzieć, że wszystko to u nas działa. Wszystko to u nas działa, funkcjonuje, pracujemy metodami archaicznymi, można powiedzieć, nie używając żadnych przyrządów nowszej techniki. Wszystko robimy ręcznie, także to też jest myślę jakaś tam ciekawostka. Pierwszą odsłonę Open Summer Festival 2011 stanowiły międzynarodowe zawody w kolarstwie terenowym MTB, w których rywalizowało ze sobą tym razem ponad 100 osób.
Zrobiliśmy tą imprezę w dwóch takich członach. Pierwszy człon to był właśnie rynek, po to, żeby jak najwięcej mieszkańców ściągnąć, jak najwięcej turystów, którzy tutaj w rejon rynku przychodzą, przyjeżdżają ze wszystkich stron, aby mogli zobaczyć, na czym polega impreza XC, impreza, na której jeździ się na rowerach górskich. A następnie, w związku z tym, że jest to promocja twierdzy Fortu Owcza Góra, wyścig centralny odbył się na terenie Fortu Owcza Góra. Honorowy start i uroczysta dekoracja zwycięzców odbyły się na Kłodzkiej Starówce. Puchar, ufundowany przez dyrektora Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Andrzeja Dąbrowskiego, przypadł Rafałowi Hebiszowi z KTM Wrocław. Za długo tak się idzie na Kłodzki? Miał numer, tak? Podziemne przejścia, korytarze, lochy i chodniki twierdzy kłodzkiej pochodzą z różnych epok. Najstarsze to pozostałości średniowiecznych piwnic, klasztornych i renesansowego zamku. Co to za chodzenie? Co to za krzyki? Już idziemy, już. Co to ma znaczyć? A kto powiedział, że ja w ogóle dalej przepuszczę? Gdzie? Nie ma dalej. Niebezpiecznie, chodź tutaj. Ja tutaj tak za darmo nie przepuszczam, wiecie. No tutaj wcale... Dobre to życie nie jest. Kiepsko karmią. No dziwne, że wchodzicie do tych tuneli, a jedzenia nie macie. Te tunele mają 40 kilometrów. O Boże! Zaszalejmy. A jaki chudy ten pan był, nie? Wybudniały. No właśnie, to jest kamufl. Co to było? Jest strzałka, super. Idziemy dalej. No i jeden kluczyk. Czwarty kluczyk. Pokaż panu tutaj. Zobacz, chodź tutaj, zobacz. Chodź, Bartoś. Albo kasa, albo... Uważaj na ogół. Albo problem. Problem, bo nie chce się rozwiązać, no to pociągnij za sznurek. Weź przypal, sznurek. Nie. Prosto tym korytarzem cały czas do wyjścia, tam na końcu będą szczelki. Po prostu tylko jak lampy nie wchodzicie w żaden korytarz z prawa. Chodź, bardzo się ze mną. Od godziny 17 Open Summer Festival przekształca się w Rock Bastion. Na mnie Polsko, nie gniewaj się, ja naprawdę bardzo kocham cię, naprawdę kocham cię. Więc wybacz mi, Polsko, że spóźniłem się. Bo ja cię kocham, come on. Hej! Wyszedł se łąskę kłasić, wieciło. Przysło ku mnie z jagodami, a dziewce jak miło nazbierała jagód, bo później Jasiu to
Jagodzino, dam ci jagód ze Słoneczka. Bo ja się kocham, bo ja się kocham, bo ja się kocham, bo ja się kocham. Około północy zakończył się koncert i wraz z nim cały festiwal. Tak co roku zaczyna się letni sezon turystyczny w Kłodzku.